sekund i dzisiaj jesteśmy w filmie, w którym pokażę Wam, jak z telefonu przechwytywać obraz do OBS. Zapraszam Was do oglądania. No okej, jeżeli sobie już jesteśmy na powrócie, to wchodzimy sobie w przeglądarkę. Ja, w moim przypadku to jest Chrome i wpisujemy sobie, w przypadku na iPhone'a, bo teraz Wam pokażę pierwszy sposób, ponieważ to jest prostsze. W sensie, tu nie musi się nic na telefonie instalować. Pokażę Wam sposób na Androidy na BlueStacksu, ponieważ nie mam Androida. No i co? Jeżeli mamy iPhone'a, to wpisujemy sobie Lonely Screen. Lonely Screen, taka aplikacja. I wchodzimy sobie w pierwszy link. Będziecie mieć ten link w opisie, właśnie jeżeli chcecie takie właśnie program. Klikamy sobie pobierz bezpłatną wersję próbną. No i tutaj nam się pobiera. No i jeżeli nam się pobierze, no to sobie otwieramy to. I teraz musimy zezwolić. Niestety wy tego nie będziecie, ale będziecie mieć pokazane mniej więcej, co się powinno wyświetlić. No i musicie tam kliknąć tak, ponieważ to jest zezwolenie na prawa administratora, żebyś to się mógł zainstalować. No i czekamy sobie. No i tak to w ogóle fajnie by było, jakbyście zostawili subika, bo naprawdę mam fajną rzecz przygotowaną na 100 subskrypcji, a już nie aż tak długo, bo ogólnie dziękuję bardzo za 50 subskrypcji, bo to jest naprawdę duży wynik dla mnie, może dla kogoś, kto ma więcej, jest to mały, ale dla mnie to jest duży. Klikamy sobie install. No i wybieramy sobie lokalizację. Jeżeli ktoś sobie chce zmienić lokalizację, to zaklika właśnie ten przycisk i se wybiera lokalizację. Pokażę. No i se wybieracie. A ja nie będę zmieniać, bo to jest niepotrzebne. Klikamy sobie next. No i klikamy sobie install. Mi chyba wyskoczył błąd, dlatego ponieważ mam już zainstalowany ten program. Tak mi się wydaje. Okej. No i wtedy, kiedy zainstalujecie ten program, to będziecie mieć coś takiego. Będzie wam ciągle wyskakiwać to Lonely Screen AirPlay. Właśnie tutaj powiadomienie o tym, że musicie to kupić, ale klikamy sobie, po prostu wychodzimy sobie z tego okienka i mamy coś takiego. No i jeżeli chcecie właśnie to mieć... Okej, jeżeli chcecie przechwytywać, to właśnie ja sobie włączyłem teraz nagrywanie i klikacie sobie klonowanie ekranu i tutaj właśnie macie takie okienko i tutaj, jeżeli jesteście połączeni, jeżeli jesteście połączeni z tą samą siecią, musicie być połączeni i jeżeli chcecie, żeby było to dobrze dosyć właśnie... Żeby nie było opóźnienia, to musicie być dosyć blisko routera. No i ten. Nie ma to różnicy, czy na przykład internet jest połączony kablem, a wy z telefonu jesteście połączeni z Wi-Fi, to nie ma kompletnie różnicy. Po prostu musicie być połączeni. Niestety ja nie jestem połączony z tą samą siecią, ponieważ no specjalnie mam kabel. Kabel podłączony do, ponieważ mam strasznie daleko właśnie komputer od sieci. Więc po prostu sobie tu klikacie tą nazwę, którą daliście sobie tutaj na komputerze i wszystko wam powinno działać. Teraz przejdziemy sobie do troszkę trudniejszej rzeczy według mnie, czyli Mobizen. Na telefonie, znaczy na komputerze, ogólnie to odpalę sobie BlueStacksa. Okej. No i jeżeli sobie tutaj właśnie to robimy, to wpisujemy sobie Mobizen. Okej, i teraz właśnie Mobizen Mirroring. Okej. I teraz, nie wiem, czy to jest tutaj. Tak, to jest ta chińska stronka. Nie przestraszcie się, że tu jest wszystkie chińskie. Możecie sobie tłumacza właśnie zrobić. Ja chyba bym się włączył, Google Translate. Ale żeby tutaj właśnie, jak widzicie, co tu to znaczy. I aby tutaj właśnie to wszystko zrobić, to musicie się, tutaj właśnie mi się włączy BlueStack. Musicie właśnie połączyć swoje konto z Google do Mobizen. Ja bym nie ufał trochę tej aplikacji, chociaż w sumie dlaczego miałbym nie ufać. Połączę się na drugie konto.
No i tutaj właśnie, co sobie robimy? Teraz właśnie nam tutaj powinno to pobrać. Aha, zapomniałem, tutaj właśnie macie, musicie sobie pobrać tą wersję na komputer, no i właśnie wam się powinno pobierać. Okej, okay, tutaj macie tak samo. Okej, okay. Włącza mi, to jest taka. No i gdy nam się pobiera nam się. No i gdy nam się pobrało właśnie nasza aplikacja, no to teraz sobie w nią wchodzimy, tutaj właśnie. Powinno nam się chyba akceptować, bo nie mam tego zainstalowanego na komputerze. Okej, okay, klikamy sobie tak, bo to jest pozwolenie na administratora. No i teraz nam się instaluje. No i teraz mamy instalator Windows. Klikamy sobie next. Akceptujemy, czyli zaznaczymy to okienko next. Wybieramy sobie lokalizację, jeżeli chcemy. Ja nie chcę. Klikamy sobie next, install i nam się instaluje. No i okej, gdy nam się już zainstalowało, to klikamy sobie finish i mamy zainstalowaną aplikację. No i teraz sobie to klikamy sobie tutaj Windows. I odpalamy sobie tą aplikację Mobizen. I teraz powinno nam wyskoczyć takie okienko, co zaraz nam powinno wyskoczyć. Zobaczymy, czy mi to odpali w końcu. Bo chciałbym wam pokazać właśnie, jak to zrobić. No i tutaj macie też jakieś poradniki, widzę, ale ja wam to pokażę. I jak teraz przechwycić do OBS-a to? Jak przechwycić właśnie ten program? Klikamy sobie tutaj, właśnie ja sobie otworzę drugiego OBS-a, bo muszę wam to pokazać. Okej, okay, uruchomimy to. Tutaj sobie, albo pokażę w przykładzie na tym. No i gdy mamy sobie teraz OBS-a, no i teraz co sobie robimy? Dodajemy sobie nowe właśnie. I teraz sobie wybieramy przechwytywanie okna. Przechwytywanie okna. No i teraz musimy sobie przechwycić nasze Mobizen. I nie wiem, dlaczego mi tego nie wczytuje. Pokażę wam to na lonnej screenie, bo nie umiem niestety Mobizen przechwycić. Okej. Okay. No i sobie teraz włączam lonnej screen. I teraz mamy sobie właśnie tego lonnej screena. I teraz sobie muszę to odświeżyć. Okej, okay. I teraz wybieramy sobie właśnie tego lonely screen. I gdy będziemy mieć połączenie na urządzenie, mogę wam chyba pokazać. Chyba. No niestety nie udało mi się przechwycić, ale po prostu tutaj, gdy sobie połączycie się, to tu będzie ekran i będziecie musieli sobie uciąć do tego ekranu. I to jest wszystko. Więc to jest bardzo prosta rzecz. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie właśnie więcej takich odcinków, niestety to jest wersja próbna, z której można korzystać ciągle, więc po prostu korzystajcie. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanał z dzwoneczkiem.